Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Patrzymy z podziwem na życie Jezusa. Jest naszym autorytetem. Ale spoglądamy z niedowierzaniem, że tak można funkcjonować. Dla wszystkich mieć czas, każdego wysłuchać, wspomóc, uleczyć. Ciągle przecież ktoś przychodził w potrzebie. Na modlitwę musiał chronić się przed ludźmi, by choć chwilę mieć wytchnienia. A ileż razy były sytuacje, że mistrz nie wiedział, gdzie dziś złoży głowę na spoczynek, bo tak wielu ludzi poszukiwało go. On dziś mówi, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie schodzą nam się te słowa z tym, co obserwujemy. Tak dobry, tak uczynny i zarazem tak znienawidzony. Że on doskonale wiedział, jak będzie wyglądać jego życie. On na to stał się człowiekiem, by przyjąć ludzką pogardę i nienawiść, choć sam czynił tylko miłość. I nam proponuje podobną drogę, która jest trudna, wymagająca, ale możliwa do zrealizowania dla nas, którzy wielokrotnie najpierw szukamy swoich wygód i liczymy na przywileje. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jezus zaprasza nas, byśmy Jemu oddali życie poprzez służbę braciom. Nie mamy być niewolnikami, których kupiono za pieniądze, ale wolnymi ludźmi, którzy dobrowolnie chcą rozdać siebie swoim bliźnim, tym znanym i lubianym oraz obcym. Bardzo często w naszym życiu goszczą takie sytuacje, których nie rozumiemy. Pozostaje nam tylko zaufać Bogu i wierzyć, że to, co aktualnie jest nieprzekraczalnie trudne do ogarnięcia, znajdzie swoje dobre rozwiązanie w przyszłości. Dziś spoglądamy na życie. Nasze, naszych przyjaciół, naszych nieprzyjaciół, ludzi mijanych na ulicy. I patrzymy na życie Jezusa, kierującego się jedną zasadą, która nie zawsze przysparzała przyjaciół, a mianowicie na życie w prawdzie i mówienie prawdy. Czasem mam wrażenie, że prawdę dziś trudno dostrzec. Każdy interpretuje różne wydarzenia czy działania na swój sposób. Każdy po części ma rację, ale i zarazem każdy w jakiś sposób oszukuje. Prawda rozmywa się, a przez to życie nam się komplikuje. Tak łatwo dziś wprowadzić do obiegu jakąś fałszywą informację, która natychmiast zmienia nasze podejście do człowieka. Jedno kłamstwo zmienia historię, burzy relacje i rozwala coś, co miało przetrwać różne próby. Jezus zawsze był wierny misji Ojca, nigdy nie przemilczał prawdy. Ta wymowna wierność doprowadziła do krzyża. Papież Franciszek o życiu człowieka wiary mówił tak. Nie możemy myśleć o życiu chrześcijańskim z dala od drogi, jaką Jezus przemierzył jako pierwszy. Jest to droga pokory. Chrześcijaństwo bez krzyża w żadnym stopniu nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. A jeśli krzyż jest bez Chrystusa, też nie jest chrześcijański. Ten, kto chce unikać cierpienia i krzyża z powodu Jezusa, bo z wiarą mu nie po drodze, ten życie zachowa. Lecz ostatnie słowa z Ewangelii mówią o takim człowieku, cóż za korzyść ma człowiek, jeśli świat cały zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto mamy do wyboru życie teraz i koniec. Lub koniec życia tutaj i wieczność. Oby ten Wielki Post przyniósł nam słowo życia i pomógł się nawrócić. Z Panem Bogiem.